musimy dopłynąć do naszego portu, do którego chcieliśmy dopłynąć, do którego mieliśmy zaplanowane dopłynąć, także w gorszych warunkach pływaliśmy. Armatora, skontaktować się i zapytamy, czy to my, czy ktoś nas przytarł, żeby nie było później problemów. Także dzwonimy. Cześć Paweł, Arek z tej strony. Słuchaj, takie pytanko mam, bo przepłynęliśmy tam do ciebie z Nestu tutaj do Strandy i zauważyłem na prawej burcie taką przecierkę zieloną. To już to chyba było raczej, nie? To było, bo właśnie jak staliśmy tam w Netcie, to nie wiesz, łódka przy łódce, także nie wiedziałem, czy to było, czy może... Aha, dobra, bo nikt koło nas właśnie tutaj nie cumował, także wiesz, także mówię, nie, no to na pewno nie my, zresztą zawsze patrzę. No dobra, to tylko tyle miałem, nie, to pytanko. Dobra, no, to na razie, trzymaj się, hej. Dobra, słuchajcie, fajnie wyszło, bo to nie my, to już było, nie sprawdziliśmy łódki na początku, ale to tylko dlatego, że mamy zajebistego armatora, z którym nie ma nigdy problemów i on by też nie wpakował nas na jakąś minę z jakimiś zarysowaniami i później, prawda, trzeba było udowadniać, że to nie my. Ale jak nie macie sprawdzonego armatora, pamiętajcie zrobić zdjęcia, obejrzeć całą łódkę, zobaczyć, co jest na wyposażeniu, czego nie ma, żeby później przy zdaniu nie było jakichś niedomówień. Pada. Chyba najgorsza pora, żeby wypłynąć, no ale już jest późno, 13 jest, to i tak jest późna pora na wypłynięcie. Ale nam się nigdzie nie spieszy, bo jesteśmy 2 tygodnie na Mazurach. Także mamy totalny luz. Płyniemy gdzie chcemy, nocujemy gdzie chcemy, możemy też na dziko. A tak poza tym chciałem wam pokazać przed wypłynięciem, pamiętajcie o kamizelce. Jak ktoś nie potrafi pływać, nie umie, to lepiej niech się zaopatrzy, założy, bo to nigdy nic nie wiadomo. My akurat mamy swoje, pływamy dużo, więc mamy swoje pneumatyczne kamizelki. One są dość fajne, jak ktoś potrafi pływać. Jak nie, to też. Prawda, zawsze dobre zabezpieczenie. Coś mi się pas zrolował, tutaj wystąpiła awaria na plecach. I jesteśmy gotowi. Jesteśmy na środku Kisajna, musimy dopłynąć do portu w Szczynorcie i patrzcie, co tam się dzieje. Patrzcie, co tam się dzieje. Burza. Także musimy to przejść, bo inaczej nie dopłyniemy. Trzymajcie kciuki. Słuchajcie, nagle warunki się mega pogorszyły. Chcemy wejść do portu, ale widzę ścianę deszczu tylko naprzeciwko nas. Nawet nie widać, gdzie ten port jest. No ale spróbujemy się zbliżyć bardziej tam. Wtedy zrzucimy żagle i spróbujemy wejść do portu. Nie wygląda to optymistycznie. Ale płyniemy, no co mamy zrobić? Musimy dopłynąć do naszego portu, do którego chcieliśmy dopłynąć, do którego mieliśmy zaplanowane dopłynąć, także lecimy dalej, nie jest źle. W gorszych warunkach pływaliśmy. No nie ma tragedii, ogólnie jesteśmy już mokrzy. Almonia pokaż, już widać jakieś przebitki, wyspy.
Jesteśmy już prawie przy porcie. Zwalamy żagle i się dobijamy. Że mamy miejsce, prawda, Sztynort. Dzisiaj koncert jest, Kowalewski gra. I jeszcze mamy mazurski rejs. Poradnik w zarzygarzy i motowarnik. Moto. Robotnia. To jest nalepka, no? Tak. Tutaj, a dobra. Sukces! Udało się. Jesteśmy w porcie, w którym zamierzaliśmy być. Bez żadnych przygód. Także oby tak dalej. Pomagamy się dobić łódeczce, zaraz do nas tutaj dobije. Już pływa 24. Nie wiem, czy znacie, ale dzisiaj Kowalewski gra, także słuchajcie, jesteśmy przy Sztynorcie, tak jak mówiłem wcześniej. Wszystkie miejsca zajęte. Cały port jest wypełniony ludźmi, bo jest dobry koncert. Poczujcie tą atmosferę.